Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.11.2 moda takiego technicznego, który się nazywa Environmental Tech i dodaje nam takie całe struktury jakichś takich dziwnych urządzeń. Trudno mi powiedzieć, bo nie znam tego moda w ogóle, ale trzeba nam pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Environmental Tech pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Ok, po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej i tutaj jak się zjedzie w dół, są receptury jak uzyskać. Tutaj są te receptury jak zdobyć książkę dotyczącą właśnie, manual. Jak zdobyć manual, który pokaże nam co i jak robić. No i jak się jeszcze niżej zjedzie, to są filmiki dotyczące właśnie tego moda, także polecam, żebyście sobie obejrzeli, to się dowiecie wszystkiego. No a nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią. Jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.11.2. Jak widać, jest tutaj już parę takich plików do pobrania na wersję 1.11.2, zatem pobieramy najświeższy, klikając na strzałeczkę w dół tutaj, po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. No i tutaj jest biblioteka do tego moda, zatem też klikamy na zakładkę Files i jesteśmy przeniesieni na kolejną stronę, gdzie tak jak poprzednio szukamy wersji Minecraft 1.11.2 i pobieramy plik na tę wersję najświeższy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 996. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 996 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forge'a z końcówką 2201, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2228 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze pobrane pliki do folderu mods. Mamy jeden, mamy drugi, obydwa są w folderze mods, zamykamy je zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2228, tak jak wspominałam. Gdyby tutaj nie było wybranego profilu z Forge'em, to klikamy tutaj na strzałkę w górę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Ok, mamy już stronę startową, zatem wchodzimy w moc i mamy jedną rzecz, mamy drugą rzecz, gotowe, klikamy tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I sprawdzamy, czy się nie crashuje. Jak widać, nic się nie crashuje. Od razu, jak widać, dostaliśmy taki właśnie taką książkę. Klikamy prawym przyciskiem myszy.
No i tutaj mamy wszystko napisane właśnie, czego dotyczy i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj home, czyli to, gdy wejdziemy tutaj, to jesteśmy w czymś, co nam opisuje, jak działa assembler, następne lighting rody, jakieś są różne tiery i tak dalej, po co to jest, w jakim celu to się stawia. I tutaj mamy tier 1, tier 2, a nie, nie zmienia się tutaj. Ok, to tutaj zmieniamy tier 1, z czego się składa, ile energii produkuje chyba. I tak dalej, tier 2 i tak dalej. Jak wrócimy do home, to sobie możemy tutaj wybrać na przykład panele solarne. I tutaj po kolei też mamy tier 1, tier 2 i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkiego się z tej książki tutaj można dowiedzieć, co i jak. Wychodzimy escape'em, no i sprawdźmy jeszcze. Wszystkie tutaj są bloki potrzebne do tej modyfikacji. Tu się zaczynają hardened stone. Trzymam na tym strzałkę, klikam R jak robak, no i tutaj kamień i bruk i daję taki właśnie hardened stone. Tu alabaster. Alabaster jak się tworzy. A, tam jest, wiem, że tam jest coś, że trzeba przechodzić do takiego jakiegoś innego świata. Także właśnie o w tej książce tutaj jest gdzieś. A nie przechodzimy chyba do innego świata, tylko tu jest Void Ore Miner. I on chyba nam jakoś tak z powietrza wydobywa różne rudy i właśnie ten alabaster chyba też tam się zdobywa. Także no nie wiem, musicie sobie obejrzeć właśnie te filmiki dotyczące tego moda, bo w zasadzie nic wam więcej nie powiem, ale jak widzicie nie kreszuję się, zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żebyście wiedzieli, że są nowe filmy na moim kanale. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Help.